Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kto może wprowadzić normalność? Czy Joe Biden może wprowadzić normalność? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Donald Trump nazwał Joe Bidena, że to jest monster, czyli potwór z Loch Ness, z tych moczarów Waszyngtonu. No i faktycznie długowieczny kreatura z bagien. Jakie to było Easy z Bagien? No to była dobra piosenka. No to mniej więcej Joe Biden jest taki Easy z Bagien. No to nie jest największe, jak najbardziej znaczące określenie, czy takie ujmujące, czy obrażające określenie, no bo demokraci, socjaliści, lewacy jednak nazywają Trumpa dużo gorzej. Biden ma według lewaków spowodować to, że w Ameryce wróci normalność, to, że cały kraj wróci do normalności. No ale jak on miałby to spowodować, no to jest jak zwykle obłęd lewactwa amerykańskiego. No nie wiadomo już, kto na dzień dzisiejszy może wierzyć w to, że jednego dnia 3 listopada właśnie za 100 dni, no to wszystko się zmieni i cały ten 60 milionów ludzi, którzy wybrało Trumpa, po prostu to się wszystko roztopi, że cała partia republikańska się roztopi, że Trump wyparuje. No oni sobie tak to wyobrażają, że będą tańczyć z jakimś zadowoleniem, no i że będą bawić się i że wprowadzą tą utopię w Ameryce. Powrót do tego, co było przed paniką 19, no to będzie chyba bardzo trudne, no i w sumie to będzie niemożliwe. To będzie niemożliwe dla kogokolwiek, prawie że niemożliwe, no ale większe szanse jednak ma normalny Trump niż nienormalny Biden, żeby wrócić do normalności. Ludzie nie myślą o tym, co będzie 2024 lata, następne wybory 2024. Większość ludzi, większość obywateli, większość wyborców po prostu myśli, no nie wiem, 10 miesięcy, 15 miesięcy, półtora roku. To jest praca, ekonomia, rodzina i tak dalej, bo to od paniki, no to w zasadzie od pełnego takiego gazu, to cała aktywność ekonomiczna, społeczna spadła praktycznie do zera, no i tego nic takiego się nie stało przez ostatnie, no co najmniej te znaną historię. W czasie II wojny światowej w Ameryce grali w futbol amerykański. W czasie tej Hiszpanki w Ameryce, gdzie dużo ludzi umarło, były normalne też imprezy sportowe. Także to, co wprowadzono, to, co fachowcy powiedzieli, żeby wprowadzić, to, co Trump się ugiął, żeby powprowadzać, no to jest nieprawdopodobne. Co ludzie mogą zrobić? No, ludzie ci, którzy są na pensjach, no to na pewno dużo mniej dostali w plecy niż ludzie, którzy pracowali na godzinę teraz. American Express, American Airlines, czyli linie amerykańskie lotnicze mają zwolnić i wypuścić na urlopy przymusowe 19 tysięcy ludzi. JP Morgan to wielka finansowa firma. Oni zaczynają mówić, że ludzie, którzy pracują tam z domu, po prostu też będą zaczną pracować tam rotacyjnie, czyli raz jedni, raz drudzy, także to znowu te pensje będą odkładane. No i zwalnianie ludzi, którzy pracują z domu, no to będą przy następnej recesji, to będzie dużo łatwiejsze niż zwolnienie, powiedzmy, ludzi, którzy pracują w biurach.
migracja, następuje straszna migracja. Ludzie uciekają z miast, uciekają z centrów na przedmieścia. No bo na przedmieściach wiadomo, co tam jest. Na przedmieściach jest po prostu spokój, cisza przedmieść. Młodzi ludzie, często, którzy przyjechali do miast, te tak zwane słoiki, no to wracają w swoje rodzinne strony, stamtąd, gdzie przyjechali, bo wyjechali na studia, a mogą pracować na odległość, no to pracują na odległość i miasta się w zasadzie opróżniają. W Ameryce demokraci, no to są na wschodnim wybrzeżu, tak jak tu jest Anglia, tu jest Atlantyk, no to jest w zasadzie tylko wschodnie wybrzeże i zachodnie wybrzeże, miasta tam, gdzie jest rząd, tam gdzie zbierają pieniądze, tam gdzie jest urzędy podatkowe, urzędy pomocy społecznej i tak dalej, gdzie jest praca dla ludzi, którzy zarządza miastem, no to jest w miastach. W tych miastach po prostu budżetówka pracuje, budżetówka nieźle zarabia, przy budżetówce są ludzie, którzy dostają pomoc, no i oni głosują socjalistycznie, liberalnie, demokratycznie, a cała reszta, cały środek Ameryki, 95% powierzchni ziemskiej, nie ziemskiej, 95% powierzchni Ameryki, no to jest w zasadzie amerykańska. Ludnościowo, no jest inna sprawa, no bo wszyscy jadą do miasta. Także, że młodzi, starsi się wyprowadzają z miast na przedmieścia. Młodsi uciekają, wracają do swoich stanów, tam gdzie mieszkali. No i ta normalność Joe Bidena, no to kiedy następuje? Następuje wtedy, kiedy nawet liberałowie, socjaliści z Nowego Jorku, socjaliści z Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Bostonu, Washingtonu, no uciekają. Oni widzą po prostu nie wytrzymują tych protestów, tej bezdomności, braku porządku, braku policji, braku jakiegoś no sprawiedliwości, bo prawa można, najbardziej można powiedzieć to prawa. Co jest najważniejsze dla wszystkich ludzi? No może nie dla wszystkich, ale dla 95% ludzi, no to jest edukacja, to jest nauka, to są szkoły podstawowe, średnie, no i wyższe. I teraz z tym szkołami publicznymi, czyli płaconymi przez podatnika, podatnik płaci ciężkie podatki dla nauczycieli państwowych, żeby oni uczyli, a oni mówią, że nie będą uczyli. Związki zawodowe też mówią, że nie będą uczyli, także to jest taka budżetówka, tak? Budżetówka po prostu żyje z krwawicy ludzi, którzy chcą wysłać ich dzieci, no a te dzieci nie są uczone, nie są uczone właśnie przez tych socjalistów, także to jest ta makabra, ta cała pandemia, panika, wszystko to zniszczyło. Rodzice wydają ciężkie pieniądze, żeby znaleźć jakieś tam alternatywy, no ale są wkurzeni, tak? Są wkurzeni, że budżetówka po prostu im robi to, co im robi. Demokraci wprowadzają duże rozwalenie dla Ameryki. To jest po prostu bardzo niebezpieczne. Dla większości obywateli i wyborców to powinno być zrozumiałe. Także Polaku, Polko, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, głosujesz, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj dla socjalistów. No jest teraz na jesieni, koniec sierpnia, początek września, no to już się zaczynają te koledże. Niedługo będzie święto Labor Day, także to jest ten okres, kiedy ludzie, koniec wakacji, wracają na koledże. No to wszystko się zmieniło. W zasadzie zostało wszystko usunięte. Te nauczanie czy nauka na odległość, to zaczyna być nowa normalność i Joe Biden
no on straci w zasadzie te głosy, powinien stracić te głosy wszystkich tych młodych ludzi, którzy ogólnie rzecz biorąc są wypolerowani do tego, żeby byli socjalistami, no ale ich rzeczywistość jest jaka jest i oni widzą, co się dzieje. Jest takie powiedzenie, że kiedy liberał zostaje konserwatystą, no wtedy, kiedy zostanie obrabowany na ulicy, no to wtedy zostaje konserwatystą. No i jest drugie takie powiedzenie, kiedy młody liberał zostaje konserwatystą, no wtedy, kiedy popatrzy na podatki na swoim pierwszym czeku z pracy. Także te obydwa te powiedzenia są nad wyraz prawdziwe, no ale to zajmuje jakiś czas, żeby zrozumieć. Teraz te wybory prezydenckie, no to one będą pamiętane przez dwie rzeczy. Przez właśnie to podejście do korona pandemii, tej całej paniki, no i to, co się stało po tym, jak George Floyd, który zmarł, po tym, jak policjant go tam przyciskał przez ładnych kilka minut, no, krzyczał do niego, żeby on się poddał, prosił go, żeby się poddał. Facet był na fentatylu i na amfetaminie. No, raporty są takie, że on po prostu był, miał 90% szansy, że wykituje przez te wszystkie tablice Mendelejewe, które miał w sobie. Pomijając to, że starał się Hindusowi wcisnąć fałszywą 20-dolarówkę, wyszedł parę lat wcześniej, no ale socjaliści zrobili z niego świętego. No i teraz jest to, że ludzie będą głosowali na Trumpa, no bo już nie mogą wytrzymać. Nie mogą wytrzymać z tymi podpaleniami, z tym szabrem, z tym niszczeniem własności prywatnej, ze zmuszaniem niektóre te grupy po prostu chodzą po ulicach, wchodzą do restauracji i zmuszają ludzi do podnoszenia ręki w ten sposób. No, hitlerowcy podnosili w ten sposób, a komuniści podnosili, pokazywali pięść, także, że to jest ten symbol. No i jak to jest możliwe, żeby był taki terror, że wchodzą do restauracji i zmuszają klientów, no prawie, że dochodzi do bicia. No jest to zmuszanie. Są to lata, brunatne lata w Ameryce z 2020 zamiast 1930 w Niemczech. Także Biden popiera tych łobuzów. Biden nigdy nie powiedział, większość tych socjalistów, demokratów nie skarci, nie opieprzy, nie skrytykuje tego bandytyzmu, który się dzieje na naszych oczach. Te wszystkie zdarzenia związane z Floydem, no to doprowadziły do tego, że na konwencji demokratów nikt z demokratów nie wspomniał, nie puścił farby na temat na tego szabrowania, kradzieży, podpalania i tak dalej. Michelle Obama, ona urodzona była w Chicago, no przecież ona mogłaby wspomnieć coś pozytywnego, mogłaby wspomnieć, że to jest ludzie, którzy po prostu chodzą tam, no to może powinni przestać chodzić na te protesty, no bo jeżeli wszystkie kończą się po prostu zniszczeniami, no to na razie nawet ci, którzy myślą, że pokojowo by protestowali, nie powinni chodzić tam, no i to by spowolniło ten bandytyzm, tak? Nic nie powiedziała, wsadzili wszyscy komuniści, wsadzili głowę w piasek i udają, że to się nic nie dzieje. No może taka kalkulacja, udawanie, że to się nie dzieje, no to może takie wyliczenia mieli rację. Te wszystkie przed pandemią przygotowania
szczególnie komunisty Bernie Sandersa Piaseckiego, no to on też w Izraelu nie mieszka, jego brat mieszka w Anglii, też jest w polityce, facet ma 3 domy warte około 10 milionów dolarów, no ale to jest taki hardkorowy komunista, on na podróż poślubną, no to pojechał do Moskwy, wychwalał przez całe swoje komunistyczne życie w kongresie komunistów, no ale jego nie przyjęli. Całe te lewactwo amerykańskie po prostu jest tak ekstremalne, że wszyscy ci komunistyczne, te wszystkie czerwone świnie w partii demokratycznej ustalili, że nie ma co wypuszczać Sandersa na kandydata na prezydenta Ameryki, no że trzeba tego staruszka Bidena, potwora z Loch Ness wpuścić, no i że on jakoś utemperuje, uspokoi i zmieni tą bardzo agresywną lewacką bojówkę, no ale boją się, no ale prawda jest taka, że Biden i Sanders zrobili jakąś taką jednostkę czy związek współpracy, no i pchają ten komunizm w Ameryce, no i oni się skoncentrowali tylko na tym, żeby atakować Trumpa. W tym samym czasie, co on może zrobić? No Biden może obiecywać 10 czy 15 czy 20 milionów miejsc pracy, no ale co on ma obiecywać, jak partia demokratyczna, partia socjalistyczna przez ostatnie 15, 20, 30 lat chce doprowadzić do tego, żeby już węgiel nie był wydobywany, ropa nie była wydobywana i tak dalej, i tak dalej. Gaz, żeby nie był wydobywany. Wszystko ma być z wiatru, wszystko ma być ze słońca i tak. No ale to przechowywanie spowodowało to, że na przykład w Kalifornii to jest jedna wielka makabra, tam są wyłączenia prądu, po prostu jak w dzikiej Afryce. Niektórzy ludzie mają prąd przez ileś tam godzin. I, no a kto ma prądy? No prąd jest w tych wielkich miastach, gdzie 45% jest ciągle produkowana energia z węgla i z gazu, no bo nie może być przerywania i to są te miejskie, to są te miejskie przedsiębiorstwa, które używają. Reszta Kalifornii nie miała energii. Dlaczego? No bo politycy, którzy mają zawsze energię, mieszkają w miejscach, gdzie prąd jest używany z węgla, no politycy zmuszają prywatne kompanie, żeby oni zaczęli produkować z tej zielonej energii. No i z tej zielonej energii to jest to, że kiedy natura potrzebuje więcej energii, więcej te klimatyzacja, no to zaczyna brakować. No ale to jak zwykle, czerwone świnie mówią, co ludzie mają robić, ale sami nie wykonują tego. No w Ameryce teraz linia polityczna, program polityczny Partii Demokratycznej, no to nie jest żaden. To nie ma ani programu ekonomicznego, ani programu politycznego. Jedyne co jest, to jest Trump jest zły, Ameryka jest zła, Ameryka jest rasistowska, Amerykę trzeba zmienić.